Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, co to jest odkupienie? Czym jest odkupienie? Co to jest odkupienie? Odkupienie można także powiedzieć zamiast słowa odkupienie, wykupienie. Odnosi się do ceny, która powinna być zapłacona. Według prawa mojżeszowego dziedzictwo powinno być wykupione, jak uczy nas między innymi trzecia księga Mojżeszowa, albo inaczej nazywana księgą kapłańską, 25 rozdział, 25 werset. 25-25. Gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako wykupiciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. Jeśli na przykład ktoś zubożał, to wtedy, nieważne z jakiego powodu, jeśli na przykład ktoś by zubożał z jakiegokolwiek powodu i przez to straciłby swoje posiadłości lub dziedzictwo, wówczas najbliższy krewny miał spełniać rolę jego wykupiciela. Jeśli tamten był niewolnikiem oraz jego posiadłość też musiał wykupić, jeżeli nie miał możliwości dalej dzierżyć tej posiadłości. Zobrazowane jest to wyraźnie w księdze Rut. Księga Rut. Taka księga po księdze sędziów i jest to księga opisująca właśnie zastosowanie w praktyce tego prawa. Zobrazowane jest to w tej księdze na tyle wyraźnie, że można polecić ją jako wzorzec. Tam widzimy Noemi, która wszystko straciła. I widzimy tam też Boaza, który występuje w charakterze wykupiciela, odkupiciela. Odkupiciela lub wykupiciela. Chrystus wykupił tych, którzy należą do Niego. I tylko ich. Więc jest to jednoznaczne. Mówiąc precyzyjniej, ceną, jaką zapłacił Pan Jezus Chrystus za ten wykup, była Jego własna krew. Zatem tutaj pytanie, co to jest odkupienie? Najkrótsza odpowiedź jest taka, że odkupienie lub wykupienie to jest cena, która powinna być zapłacona.